Zacząłem jak już na emeryturę. Poszedłem w 81 roku. No po prostu coś chciałem robić, nie? I tak z tą rzeźbą się zaczęło, że to wciągało. Na pewno około 2000. To była rzeczywiście pokaźna liczba tego. No, najpierw to tam w piwnicy miałem. No, a potem tam w tym kantorku tam miałem tą pracownię i tam, no bo tam i cyrkularka, i heblarka, i no bo to zawsze trzeba podstrugać, na tym pomóc sobie czym. Pierwsza rzeźba to była właśnie ta. Tych frasobliwych to było bez liku zrobione. Były płaskorzeźby, tak, owszem. Częstochowską robiłem, anioły przede wszystkim, grające anioły. Zacząłem rzeźbić i to najwięcej tego robiłem właściwie, tych aniołów bez liku. Z Biblii ilustrowanej wyciągałem takie różne wzory, że korzystając z tego powiększałem to na papier. Z papieru później przebijałem na drewno. Droga krzyżowa. Owszem, ksiądz świętej pamięci Siwek mówi, żebym się przymierzył do drogi krzyżowej. No i oczywiście między innymi pan Kolecki zrobił jeden szkic taki na wzór, chusta no, świętej Weroniki. Drugą serię zrobiłem do Żywca, bo to się spodobała ta droga. I zrobiłem tylko większą już, powiększyłem trochę i to poszło do Żywca, w Żywiec Zabłocie, w kościele jest. Po wizycie papieża ogłosili konkurs. Ja to złożyłem i jeszcze zrobiłem płaskorzeźbę, ta, która jest tam w pokoju. Zrobiłem na konkurs pietę i tą pietę dałem na konkurs do Nowego Sącza. I wtedy w Nowym Sączu wciągnięto mnie na listę twórców ludowych, tak. Już po prostu no, byłem rozpoznawalny, że jak zawiozłem, a to pan Kwatyra, już byłem rozpoznany przez tą pietę pierwszą i tego, że jakoś ta moja ręka była widoczna tam.
należałem do tego koła. I owszem, i tam dużo zyskałem, bo raz w miesiącu ona ściągała jakichś artystów, rzeźbiarzy. Były omawiane pewne, no każdy kto przywiózł. To jeszcze, a tamto, a tu je, to poprawić, a tamto poprawić. I tak po prostu ja dochodziłem do jakiejś takiej techniki swojej. Także zrobiłem frasobliwego też. I ten frasobliwy, bo tam była ścięta, nie wiem, czy lipa, czy dąb. I tam dałem to i do dziś to jest, bo to nie było podpisane nawet, znaczy rzeźba była podpisana, ale tak nie wiadomo czyje to, nie? No i teraz chyba doszło do podpisu tam, że to jest moje. Tu ściąłem, była śliwa taka, dość duża, stara. I z tej śliwy zrobiłem frasobliwego. I pod aniołami tam była wystawa, a to naturalne kolory były. To wielokolorowe drzewo, co warstwa, to inny kolor. I to wspaniałe było. Przyjechali Niemcy i zamówili 10 sztuk tych frasobliwych. Połamałem, bo to twarde, połamałem dłutka. I zrobiłem tylko 9 poszło do Niemiec, a tak to robiłem w lipie. Był ogłoszony konkurs w Toruniu ogólnopolski. I podane było tylko, że mają być prace złożone na konkurs. Jakieś no, niepublikowane. Wybrałem sobie kurierzy tatrzańscy. Pierwsza szopka zrobiona była, to znaczy komplet, do Poznania poszła gdzieś. Modlitwa w drewnie strugana. No i rzeczywiście to była moja modlitwa, rzeźbienie. Bo po prostu tym się modliłem. Żal mi, że nie mogę więcej. Dziś by chciałoby się wiele, ale niestety. To było moje życie.